Kilka dni temu media sportowe w Polsce rozpisywały się o tym, że Piotr Świerczewski wszedł na drogę sądową przeciwko firmie i jej sports. Były piłkarz ma próbować w ten sposób uzyskać zadośćuczynienie finansowe za rzekomo bezprawne wykorzystanie jego wizerunku na okładce pierwszej gry z serii FIFA czyli tej z 1993 roku. Świerczewski opowiadał o tym podczas przeprowadzonej w poniedziałek konferencji, która poprzedziła piątkową galę walk Fame MMA. Choć oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakim rezultatem ta próba się zakończy, to jednak warto się nad tym wszystkim pochylić. Sama sprawa jest bowiem bardzo ciekawa i nie dotyczy wyłącznie byłego Kadrowicza, który z orzełkiem na piersi rozegrał w sumie 70 spotkań. Okładka zahacza bowiem o ważny mecz z udziałem naszej reprezentacji, a także rozpoczęcie owocnej współpracy pomiędzy organizacją FIFA i studiem EA Sports. Współpracy, która po blisko 30 latach ostatecznie zakończyła się w maju 2022 roku. Jeśli chcecie o tym posłuchać, to serdecznie zapraszam. Opowieść zacznę od tego, że Piotr Świerczewski, znany również pod ksywką Świr, o swojej obecności na okładce gry wie od prawie 30 lat. Sam zresztą wyznał to w Hejt Parku, którego emisja odbyła się w kanale sportowym we wrześniu 2020 roku. Piłkarz wspominał w tym programie, że zobaczył plakat reklamujący grę po raz pierwszy w okolicy jej premiery, kiedy przeprowadził się do Francji, by grać w klubie Saint Etienne. Jak już się domyślacie, zawodnik nie podjął wówczas żadnych kroków prawnych, ale o sprawie nie zapomniał. Przekonaliśmy się o tym zresztą we wspomnianym hejt parku. Zapytany o okładkę przez jednego z dzwoniących widzów, były piłkarz dał do zrozumienia, że nikt o zgodę na wykorzystanie jego wizerunku nie pytał. A tym bardziej za to nie zapłacił. Świerczewski zaczął nawet głośno zastanawiać się na antenie, czy po tylu latach nie byłby w stanie otrzymać za to jakiejś rekompensaty. Te luźne rozważania musiały przerodzić się później w czyn, bo już na poniedziałkowej konferencji przed galą Fame MMA otwarcie mówił on o działaniach prowadzonych przez jego prawników w tej sprawie. Świerczewski ma aktualnie dowodzić swoich racji w amerykańskim sądzie. Sprawa jest w toku. Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy Świerczeski ma jakiekolwiek szanse na zdobycie tych pieniędzy. Komentarze w sieci są na ogół sceptyczne, a ten sceptycyzm wynika z faktu, że piłkarz obudził się o co najmniej 25 lat za późno. Skoro jednak Świr po rozmowie ze swoimi prawnikami zdecydował się na taki krok, to należy zakładać, że nadzieje na zwycięstwo jednak istnieją. Mnie osobiście ciekawi, o jaką właściwie kwotę walczy otoczenie zawodnika. Pamiętajmy, że w 1993 roku, kiedy wylądował on na okładce Fify, nie był to produkt nawet w połowie tak znany, jak choćby kilka lat później, a co dopiero dziś, kiedy gry piłkarskie, studia i e-sports to absolutne bestsellery, nie mające zresztą żadnej konkurencji w tym gatunku. Świerczewski odniósł się do kwestii braku wcześniejszych działań podczas tej konferencji. W poniedziałek wypowiedział on następujące słowa. To były inne czasy, nie miałem okazji porozmawiania ani wyciągnięcia pieniędzy od tej firmy. Faktycznie to były inne czasy. FIFA jako marka gier sportowych formalnie nie istniała. Firma Electronic Arts dopiero podejmowała próbę wejścia w ten gatunek i chyba sama nie wierzyła, że z czasem stworzy potwora, który będzie najjaśniejszym punktem ich corocznych raportów finansowych. Początki serii były zresztą dość skromne. Z jednej strony udało się dopiąć kontrakty reklamowe z firmami Panasonic i Adidas, ale z drugiej deweloperzy nie zdołali zagwarantować sobie praw do możliwości wykorzystania nazwisk ówczesnych piłkarzy. W grze FIFA International Soccer, bo tak właściwie nazywał się ten produkt, Piotr Świerczewski nie grał w barwach Polski. Zamiast niego po boisku biegały takie wynalazki jak Władimir Mirinow czy John Polak. Inne przykłady widzicie właśnie na ekranie. Sama umowa dotycząca współpracy studia EA Sports z organizacją FIFA została zawarta jesienią 1993 roku. Wydawcy gier zależało, żeby ogłosić to z odpowiednią pompą, dlatego 8 września zaproszono 150 gości na stadion Wembley w Londynie. Po właściwym evencie zebrani mieli jeszcze obejrzeć mecz pomiędzy Anglią a Polską. Było to oficjalne spotkanie o punkty, bo obie drużyny rywalizowały wówczas w eliminacjach do Mistrzostw Świata które w 1994 roku miały odbyć się w Stanach Zjednoczonych. Nasi reprezentanci przegrali ten mecz 3-0 do 0 i mocno skomplikowali sobie sytuację w grupie, a między innymi ta klęska zdecydowała, że na Mundial ostatecznie nie pojechaliśmy. Anglicy zresztą też, bo zmagania w eliminacjach zakończyli dopiero na trzecim miejscu, za Norwegią i Holandią. Wspomniany mecz, jak się później okazało, miał dla firmy i jej Sports wymiar bardzo symboliczny. Skoro współpracy z FIFA ogłoszono tuż przed nim, to nie powinno nikogo dziwić, że zdjęcie z tego spotkania ozdobiło ostatecznie okładkę pierwszej gry. Sama obecność na fotografii Piotra Świerczewskiego, a także angielskiego pomocnika Davida Plata, to w dużej mierze dzieło przypadku. Wyobrażam sobie sytuację, w której wydawca miał po prostu dostęp do oficjalnych zdjęć ze spotkania i zwyczajnie wybrał sobie to, które mu najbardziej pasowało. Oczywiście mogła być też brana pod uwagę rozpoznawalność obu piłkarzy. Ale nie wydaje mi się, żeby ten czynnik był brany w tym przypadku pod uwagę. Czasy umieszczania znanych futbolistów na okładkach i to za grubą kasę miały dopiero nadejść. Co ciekawe, obaj panowie nie byli jedynymi piłkarzami, którzy pojawili się na pudełkach z pierwszą grą, choć tak powszechnie się uważa. Firma Electronic Arts przygotowała kilka różnych wariantów okładek z myślą o konkretnych rynkach. Świerczewski i Plat byli obecni wyłącznie na pudełkach w Europie, w innych rejonach świata wykorzystano zupełnie inne zdjęcia. Jak to wszystko podsumować? Moim zdaniem sytuacja jest dość klarowna. O tym, że na okładce gry FIFA International Soccer pojawiło się zdjęcie wykonane na meczu Anglii z Polską zdecydowało wyłącznie to, że tego samego dnia i na tym samym obiekcie ogłoszono rozpoczęcie współpracy pomiędzy FIFA, a jej sport. Podejrzewam, że nikt nie myślał o widocznych na zdjęciu piłkarzach w charakterze twarzy projektu. Co najwyżej wykorzystano fotkę zrobioną podczas meczu po uzyskaniu odpowiedniej zgody. Jeśli prawnicy Świerczeskiego dowiodą, że było inaczej, a wizerunek ich klienta został wykorzystany bezprawnie, to wtedy, zakładając oczywiście, że w grę nie wchodzi jakieś przedawnienie, mają szansę na sukces. Ja panu Świerczewskiemu życzę powodzenia. Nie jestem do końca przekonany, że możemy jego obecność na okładce traktować tak samo jak promowanie gier z serii FIFA przez Leo Messiego czy Cristiano Ronaldo, ale skoro sam piłkarz uważa, że coś mu się za to należy, to niech próbuje udowodnić to w sądzie. Ogólnie trochę słabo wygląda to, że próbuje to zrobić dopiero po 30 latach od premiery gry, ale nie oceniam. Sam jestem ciekaw, czy uda mu się coś ugrać, bo w sumie byłby to duży i ciekawy news. To dziś na tyle, dziękuję wszystkim za uwagę i do zobaczenia.